Zabytkowy park w Kiłpinie lata świetności ma dawno za sobą. Niegdyś charakteryzowała go Aleja Dębowa oraz stawy zlokalizowane w sercu parku. Całości dopełniały trakty spacerowe, które służyły do wypoczynku i rekreacji. Dzisiejszy obraz parku niestety pozostawia wiele do życzenia. Większość ścieżek jest zarośnięta, a wszechobecne chaszcze zniechęcają do spacerów. To jest park zabytkowy o powierzchni 2 hektarów, obecnie prawie nieużytkowany ze względu na duże zaniedbanie, zarośnięcie przez samosiewy, natomiast bardzo wartościowy ze względu na to, że jest najprawdopodobniej projektu słynnego architekta, który w tym czasie największe założenia parkowe na terenach Dolnego Śląska realizował, mianowicie Lenego. Magistrat już w ubiegłym roku zapewniał, że ma poważne plany dotyczące rewitalizacji zieleni, zarówno parków w centrum miasta, jak i skwerów, a nawet obszarów leśnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Rewitalizacja zabytkowego parku w Kiełpinie znalazła się na liście priorytetów Urzędu Miasta. W Urzędzie Miasta podpisano umowę z wykonawcą rewitalizacji parku w Kiełpinie. Jak zaznacza prezydent miasta Janusz Kubicki, chodzi nie tylko o przywrócenie świetności temu miejscu. Dzięki korelacji wielu inwestycji park w Kiełpinie może stać się prawdziwym miejscem wypoczynku zielonogórzan. Będzie tam można bezpiecznie dojechać rowerem, pojawią się barwne nasadzenia kwiatów i mała architektura. To wszystko ma zachęcić zielonogórzan do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Kolejny park do rewitalizacji, park w Kiełpinie, prawie 1,5 miliona złotych. Firma z dużym doświadczeniem, posiadająca własną szkółkę specjalistów, więc wierzę w to, że wszyscy zielonogórzanie będą mieli niedługo okazję pojechać, zobaczyć, odpocząć w prawdziwym parku, z prawdziwymi alejami, z prawdziwą altaną, z prawdziwymi zbiornikami wodnymi, więc to, co obiecaliśmy, krok po kroku realizujemy. Rewitalizacja malowniczego parku w Kiełpinie to inwestycja współfinansowana z pieniędzy europejskich. Kolejne rewitalizacje terenów zielonych wyraźnie pokazują, że władze miasta poważnie podchodzą do tego zagadnienia. Jak podkreślał podczas konferencji prezydent Zielonej Góry, takie parki jak ten w Kiełpinie przed wojną tętniły życiem. Później zostały zapomniane. Po 70 latach miasto dzięki pieniądzom zewnętrznym ma szansę rewitalizować takie tereny. Wykonawcą inwestycji jest firma Park Poland ze Starego Sącza. Koszty tego zadania wyceniono na blisko 1 400 000 złotych. W ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy chcieli rozpocząć pracę. W przyszłym tygodniu odwiedzi park w Kiełpinie przedstawiciel pracowni projektowej, która należy do grupy Pargem. Później tak naprawdę po szybkiej, krótkiej inwentaryzacji będziemy chcieli rozpocząć pierwsze prace. Rewitalizacja zabytkowego parku w Kiełpinie ma zakończyć się w listopadzie tego roku.